Góralskie słuchowiska. Opowieść o Hali. Cześć, jestem Franek i mieszkam w górach. Lubię góry, zwłaszcza te obok mnie, a mieszkam w Beskidach. Lubię też biegać i jeździć na rowerze. Kiedy tak sobie biegam albo jeżdżę, często widzę różne rzeczy i różnych ludzi. Ale najczęściej to widzę mojego dziadka, kiedy siedzi i liczy. Mój dziadek jest bardzo stary i opowiada mi ciekawe historie, bo dużo wie i przy dziadku nigdy mi się nie nudzi. Jak chce mi się biegać, to dziadek zabiera mnie tam, gdzie jest bezpiecznie, nad dom, na łąkę. I jak się zmęczę, to razem sobie siadamy i patrzymy na góry. Dziadek najczęściej wtedy liczy. Wszystko liczy. Drzewa, ptaki, domy. A potem tłumaczy mi, że kiedyś było mniej wszystkiego. Nieraz pytam dziadka, po co to liczy? A on wtedy odpowiada, że lubi liczyć całe życie. Nic tylko liczył. Taką miał pracę. Bo wiecie, mój dziadek był bacą na Hali. Wiecie, kto to baca? No ja do końca też nie wiem. Ale dziadek tłumaczy, że baca to taki jakby szef na Hali. Pilnuje pasterzy, owiec i umie zrobić sery. Zapomniałem, jak się nazywały, ale są z owiec. No jako ześ to zapomniał. Brędza, bunc, nabo. Łosypki. O, to był właśnie mój dziadek. Mówiłem, że dużo wie i dużo umie. Potrafi na przykład grać na różnych drewnianych instrumentach, które sam wystrugał. Zagrał nawet na trawie. Kiedyś mój dziadek wystrugał mi taką małą fujareczkę, a ja umiałem na niej głośno gwizdać. Tylko mama zawsze krzyczała, że mam z tym iść z domu. No to dziadek zabierał mnie wtedy na polanę i tam mogłem gwizdać, ile chciałem. Kiedyś dziadek zabrał mnie w góry, na halę, na której kiedyś podobno było ze 100 owiec. Ile? Chyba ze 300. No, i mój dziadek musiał je wszystkie liczyć, żeby żadna się nie zgubiła. Dziadku, gdzie to była ta hala? Siadnij zese, to ci to wszystko opowiem. Hola była niedaleko schroniska na Magorze. Na holi się pasły łowce i krowy, a baca i pasterze mieli tam taką bacówkę, ka robili syry. A były tam dzieci? Kiesik na hole chodziły dziecka. Nawet ty z miasta, co by uwidzieli, jak to wyglądało. No ale i ze wsi tam chłodzowali, kie mieli wolne od szkoły. Radzi mieli taki bacowani w górach, bo mogli se zarobić. Dzieci chodzowały do lasu i zbierały poziomki, łostrężyny, borówki, co kaino znaleźli. Jak to nazbierali, to gonili, co by być pierwszym przy schronisku, stawali koło drogi i sprzedawali to turystom. A po co? No bo potem szli do schroniska i nakupowali łostomajtnych cukierków. Za kiela się wrócili na hole, to syczko już wyciućkali. Ino gonili po polach. Twój tatakie był mały, to też tam chodzował na hole. Gonili hań z kuzynami i wojowali kiela sił. Nikt im ta nic nie kazował robić. To mieli ino czas na zabawę. I co? Nikt ich tam nie pilnował? Mogli robić co chcieli? No nie mogli. Ale i tak robili. Ej, co zek się taś nimi nabojował. Skokali pomiędzy łowcami. Bo wiesz, ciężko łowce potem było z powrotem nagnaj do kosora. Tak się wystrasą. Zaraz zek wiedział, ze kole kosora dziecka gonią, bo łowce usyje miały dzwonki. Te dzwonki nazywały się zbyrcokami i dawały znak juhasom, że coś ich się dzieje. A dziecka dziwy wyrobiały, z procy do owiec strzelali, wrzesceli, gwizdali. Jas w końcu, jak zeg nie wytrzymał, to gnołek ich do chałupy kiela wlazło. Fajna ta hala, super zabawa.
No dla dzieci to pewnie tak, ale dla nas to była robota. Babka co dzień przychodziła na hole po słodką śmietanę. A, wspomniało mi się teraz, jak twojemu tacie zdało się, że do chałupy nie wróci. Szli z babką z hole, ona jak zwykle niosła ze sobą śmietanę. Położyła ją do kumory. Kumora to dawniej była taka lodówka na śmietanę i posła pilnowaj roboty. Na chłopcy jako to chłopcy zaceni swoje zabawy. Naraz któryś z nich zawołał: chłopoki, pobawimy się w chowanego. Wszyscy zaceni szukaj kryjówek. No a twój tata umyślał se, że skryje się tam, ka babka za kozali wchodzi. Wlos do kumory i uwidział ten gornek ze śmietaną. Schował się w kątecku i cicho siedział. Szukają go i szukają, znaleźć nie mogą. Jacek któryś i głosły są, jak się zacon śmiać w kumorze. Pognali tam całą gromadą, wpadli wartko do izby i wyloli te babcyną śmietanę. Ej, kie to babka usłysała, to już tam z kijem wlazła, co by ich postracej ze tam wleźli. Ale kiej uwidziała złotą śmietanę, tak wołała, a oni uciekali, a ze się za nimi kurzyło. Ale przez śmietanę? Można kupić nową przecież. W tamtych czasach nie dało się syczki go kupić w sklepie tak jak teraz. Kiedy się miało śmietanę, to się robiło z niej masełko na chleb. A śmietana była w garku, a nie w pudełeczkach. Zapytaj się taty, czy pamięta śmietanę z Lipowski. Z Lipowski? Ano z Lipowski, bo na tej holi łozlała się ta śmietana. To ile było tych hali? A, to już wnusiu inna historia. Góralskie słuchowiska. Opowieść o hali.